Enriquez w polu karnym. Manu cofnął się na środek własnego pola karnego. To też świadczy o tym, co dzieje się na boisku. Teraz wybicie wprost pod nogi Iniacza. Iniacz i gol! Coś nieprawdopodobnego. To jest Iniacz z meczu Ligi Europejskiej. To jest Iniacz z meczu z Wisłą Kraków, kiedy było 4-1. Ten chłopak po prostu potrafi potężnie uderzyć z 30-40 metrów i tak to zrobił. Skaba oczywiście na żywo wydawało mi się, że był bez szans, ale zobaczymy w powtórce. Potężne uderzenie, dobra decyzja. Skaba frunął w kierunku piłki. Zdawało się, że może dotknie ją końcami palców, ale uderzenie było bardzo mocne i było to uderzenie nieprzypadkowe. Iniac po raz kolejny w tym sezonie strzela taką bramkę. Z drugiej strony, że legioniści specjalnie mu w tym nie przeszkodzili, nie atakowany przez nikogo, mógł uderzyć z całej siły i wpakować piłkę do bramki. 1-0 uderzenia ze stałych fragmentów gry. Ale na naszą ligę to bardzo dobre osiągnięcie. Lecha i jego gwiazda. Manu. Uderzenie musi nastąpić. Manu! Gol! Manu wyrównuje na 1-1. 67. minuta spotkania. Mówiłem o tym, że Legia gra słabo, Legia gra źle. Legia oddaje pole Lechowi, ale teoretycznie przynajmniej jest tyle czasu, że Legia może ten mecz nie tylko zremisować i przedłużyć swoje szanse, ale nawet wygrać go w regulaminowym czasie. Potrzebny był tylko impuls. Musi być strzał i wreszcie zdecydował się któryś z zawodników. Wydaje mi się, że Rykoszec zadecydował o tym, że to Kotorowski został właśnie minięty, ale Manu, najlepszy zawodnik Legii, z największymi ambicjami, on doprowadził do tego, że Legia wyrównała. No, bramka piękna, choć oczywiście spora doza przypadku w tym była. Lot piłki idealny, ale Manu pomogło szczęście. No ale to jest tak jak w tym dowcipie. Panie